Drodzy bracia i siostry, dawno już w Polsce nie mieliśmy takiej sposobności, aby bać się tak bardzo, lękać o swoich bliskich, płakać z powodu zagrożenia, szukać jakichś zabezpieczeń, zastanawiać się, co ratować, co schować, co koniecznie kupić. Pojawia się też gniew, ale i współczucie, bardzo, bardzo wielkie pragnienie pomagania, ale także, aby pójść do kościoła, pomodlić się, wyspowiadać. Chyba ostatnia taka sytuacja była w pierwszych dniach września 1939 roku, bo nawet stan wojenny wypadł w Adwencie, a wobec wcześniejszych pytań o to, czy wejdą, czy nie wejdą, chodzi o wojska sowieckie i z NRD, czy z Czechosłowacji, to jakoś spokojnie przyjmowaliśmy. To okrucieństwo stanu wojennego doświadczyli internowani, ich bliscy i ci, którzy usiłowali sprzeciwić się stanowi wojennemu przez strajk, czy zamknięcie się w zakładach pracy, czy w kopalni. W tych dniach wybuchła wojna u sąsiadów, którą wywołał zuchwały i nieobliczalny dyktator. Już sam początek działań i ogromna armia stojąca na granicach z Ukrainą wywołały panikę. Docierały i docierają do nas straszliwe obrazy z mediów. Także uciekinierzy, a mieszkający obok nas obywatele Ukrainy nam uświadamiają, unaoczniają, co znaczy wojna dla kogoś, kto ma bliskich blisko frontu, albo on sam teraz stąd wybiera się na wojnę. Mogliśmy widzieć niepokój o bliskich, rozterki co do pozostania tutaj, myśli, czy raczej nie ściągnąć choćby dzieci do Polski. Komentarze w mediach nie uspokajają, a rozwój wydarzeń pokazuje, że jest to krwawa wojna, a bitwy toczą się między sobą, nie tylko armię, ale ginie wielu bezbronnych cywilów, starszych kobiet i dzieci. Symboliczny stał się już obraz rakiety uderzającej w duży blok mieszkalny, wycelowanej z premedytacją, bo w pobliżu nie ma jednostek, lotnisk, umocnień, zakładów zbrojeniowych, czy nawet magazynów wojskowych, po prostu osiedle. Idzie o wywołanie przerażenia, lęku i sianie śmierci. A niepewność zagrożenia i lęk przed tym, co jeszcze może przyjść, sprawia, że wielu myśli o uporządkowaniu swojego życia. Nie tylko przez zabezpieczenie tego, co się posiada, czy zamianę kilku cennych obrazów na złote monety, które nie zajmują tyle miejsca i łatwiej jest ukryć czy zabrać ze sobą. Uporządkowanie życia może polegać na tym, że człowiek uświadamia sobie, że jest komuś coś winien. A więc nie mając pewności, że przeżyje, łatwiej mu jest oddać, by nic go nie obciążało. Ale uporządkowanie życia polega nieraz na nagłej decyzji. Zdarza się wziąć ślub z kim się mieszka od lat i ma się dzieci. Będziesz wdową i to po bohaterze, gdybym zginął. Tak mówił rezerwista wezwany na wojnę w Ukrainie. Uporządkować życie to także uspokoić nagle pobudzone sumienie, gdy wiele lat ktoś się nie spowiadał, zatajał jakiś ważny grzech, czy robił sumienia tak z grubsza, wyrywkowo, jak teraz ocenia. Odkładał wszystko na potem, a teraz widzi, że nie ma żartów, że to teraz jest właśnie. Czy o to chodzi? Czy to wystarcza? O co w ogóle chodzi? A jeżeli wojna się skończy szybko, co dalej? Czy będzie żył w prawdzie? Czy będzie dziękował Bogu za to, że go ocalił, jego, a tylu zginęło wokół niego? Czy zmieni swoje życie pod wpływem zagrożenia i ocalenia? Moi drodzy, nie na darmo co roku w środę popielcową, gdy przychodzimy do kościoła na początek Wielkiego Postu, by przyjąć posypanie popiołem, a nie popiołkiem, jak mawiają niektórzy. Jeżeli już przychodzimy, to dla nawrócenia, mojego osobistego.
Nawet jeżeli otwieram książeczkę i proszę o nasypanie trochę popiołu dla babci czy chorej matki. Ja przychodzę tutaj po moje nawrócenie. Że to jest poważna sprawa, o tym niezmiennie przypomina co roku prorok Joel, którego słowa słyszeliśmy dzisiaj. Joel wciąż wołający o pokutę, upominający, wzywający do nawrócenia w bardzo surowych słowach, które brzmią groźnie, zwłaszcza gdy jest wojna, epidemia, kataklizm czy jakieś inne nieszczęście. Co mówi ten prorok, którego Kościół wybiera na początek Wielkiego Postu na dzień Środy Popielcowej? Zaczyna Joel od tego, że nie mówi od siebie, że nie są to w ogóle tylko jego słowa, że go Bóg posłał i powiedział mu także, co ma mówić. Bo przecież Bóg nie przemawia tak codziennie czy w sprawach błahych, jeżeli to naprawdę źle się dzieje. Tym bardziej, jeżeli wierzymy, jeżeli jesteśmy przekonani, że Bogu zależy na człowieku, aby żył, ocalał, zwłaszcza gdy człowiek się zatraca, zagubił. Dlatego Joel mówi, to mówi do was Pan. Co mówi? Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. Przyjrzyjmy się każdemu z tych słów, bo prorok mówi o doświadczeniach, albo też i z doświadczenia, widząc wcześniej pewnie niejednego nieszczerego, udawanego pokutnika. Zacznę od słowa nawróćcie się. Żydzi czytający te słowa wyobrażają sobie zawrócenie z drogi, w drugą stronę, z powrotem, nie w bok, nie trochę z boku, ale radykalnie, o 180 stopni. Prorok Joel mówi człowieku, zawróć całkowicie. Nie idź już w tą stronę, którą szedłeś, ani na lewo, ani na prawo. Z powrotem, tam gdzie jest źródło, gdzie jest życie, gdzie jest Bóg, gdzie jest spokojne sumienie. Ale te słowa z obrazem hebrajskim, myśleniem hebrajskim zostało przetłumaczone także na język grecki, bo cały Stary Testament, łącznie z prorokiem Joelem, jest także znany w języku greckim. A tam znajdziemy trochę inaczej sformułowane wezwanie. Człowieku, zmień swoje myślenie. Meta noeo. Meta to jest coś zmienić, jedno ze znaczeń. Noe, nous, to umysł, to rozum. Grecy są przekonani, że wszystko się zaczyna w umyśle człowieka. Wszystko. Także w umyśle Boga się zaczął świat najpierw, zanim Bóg rzekł, niech się stanie światłość. Grecy upatrują, że wszystko się zaczyna w umyśle. Dlatego zmiana życia, postępowania, piękno musi się dokonać najpierw w umyśle. Musi się też dokonać w umyśle nawrócenie, zmiana tego myślenia, które było dotąd. Dopiero potem człowiek zaczyna żyć inaczej. Takie myślenie o nawróceniu potwierdza święty Paweł, rozwijając to słowo. Pisze w liście do Rzymian, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Jak bardzo dobrze rozumie Paweł człowieka w każdej epoce, bierzemy ten wzór z tego świata. Oglądamy telewizję, oglądamy reklamy, czytamy nagłówki, czasem i cały tekst, i ulegamy temu i myślimy. Nie jest to zawsze myślenie ewangeliczne. Nie jest to zawsze myślenie dobre. Nie jest to takie myślenie, na które mamy się nawracać. Paweł więc mówi, nawet jeżeli żyjesz zgodnie z prądem, jaki cię niesie, płynąc z większością, niech cię nie uspokaja słowo wszyscy tak robią. Bo powinieneś wniknąć w swoje wnętrze, jakie ono jest, swoje serce, swój umysł, swoje sumienie i tam pytaj, porównując ze Słowem Bożym, z głosem sumienia. Gdzie masz się zmienić?
ku czemu zmierzać? Do Boga, do Niego samego, aby najpierw przypomnieć sobie doznawaną przecież dobroć od Niego, Jego dobre zachęty, Jego takie dobre planowanie mojego życia. Ale trzeba także w tym myśleniu odkryć, że przecież znam od dziecka przykazania, że znam Bożą zachętę, że znam głos sumienia i wiem, że to ono mówi: rób to, tego nie rób. Prorok jednak jeszcze jedną rzecz bardzo podkreśla, że ważna jest jakość tej przemiany wewnętrznej. Gdy mówi dalej: nawróćcie się do mnie w imieniu Boga całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Całe serce. A więc gdyby, przykładając dzisiejsze zdobycze medycyny w zakresie chorób serca, to powinniśmy sobie uzmysłowić, że jak to jest, przy pierwszych dolegliwościach serca człowiek przyjmuje zalecenia, aby zmienił styl życia, dietę, może jakieś ziołowe środki. Ale kiedy sytuacja jest poważna, z tym samym sercem, przecież włącza się leki, nieraz bardzo mocne, działania inwazyjne, rozszerzanie naczyń, a gdy to nie pomaga, potrzebne są nowe naczynia wzięte z nogi człowieka i oplata się tymi naczyniami krwionośnymi serce, ponieważ te jego sercowe naczynia są zapchane, bypassy, a więc obwodnice. Ostateczny ratunek, kiedy to zawodzi, to wymiana serca, to przeszczep, to wymiana na inne, lepsze serce, zdrowsze serce niż to, które mnie zawodzi i nie mogę żyć dalej z nim. Prorok Ezechiel, nieznający współczesnej medycyny, mówi też już dawno temu, dwadzieścia kilka wieków, mówi o wymianie serca. Wyobraża sobie rzecz cudowną, którą tylko Bóg może uczynić. Że człowiek może mieć serce tak twarde jak kamień. A wiemy, że istotą serca jest to, że to jest mięsień. On musi być sprężysty, on musi pracować, on musi pompować, musi wypełniać tak swoje zadania. Na co komu kamienne serce? Do niczego. I prorok Ezechiel mówi, że Bóg może dokonać rzeczy niezwykłej. Wymieni to serce kamienne na serce z ciała. Bóg tak może uczynić. Ale człowiek, który prosi Boga, człowiek, który przyjmuje łaskę, może pod wpływem tej łaski dokonać tego, że to kamienne serce, zatwardziałe, nieczułe, niewrażliwe, zaczyna być właściwe. Zaczyna się zmieniać, zaczyna być wrażliwe, zaczyna słuchać, przejmować się, odczuwać, tak jak Bóg pragnie, abyśmy odczuwali w naszym wnętrzu. To wołanie proroka dotyczy nie tylko, byśmy powiedzieli, sfery moralnej, tego, co uznajemy za prawdę, za słuszne, za dobro, ale żebyśmy także uruchomili zdobycze medycyny, psychologii, sprawdzonych terapii, żeby usunąć także to wszystko, co jest skutkiem naszego grzechu. Mechanizmy, które działają z automatu, przyzwyczajenia. To wszystko, co nie pozwala być wolnym, to wszystko, co więzi człowieka w jego chorobie, choćby alkoholowej, czy jakiegoś innego uzależnienia. To także jest wołanie o nawrócenie. Bo trzeba pomóc sobie w tym, czym człowiek swoją wolą i dobrym pragnieniem nie potrafi pokonać. Joel wymienia składowe tego nawrócenia, żeby pokazać, że naprawdę musi być szczere, całkowite, całościowe. Woła o nawrócenie, żal z powodu grzechu i o pokutę, czyny, inne czyny. Prorok mnoży różne sposoby tego zewnętrznego wyrażenia, żeby pokazać, że to całego człowieka ta pokuta ma objąć. Wymienia jednym tchem i post, i płacz, i lament. Cały człowiek z jego emocjami, zewnętrzne ostentacyjne zachowanie, karcenie i ujarzmienie ciała.
także przez post, który dziś podejmujemy. Widocznie prorok musiał nieraz widzieć tylko zewnętrzny żal, kiedy ktoś ostentacyjnie rozrywał szaty, by przede wszystkim albo tylko pokazać, że żałuje. Dlatego prorok natarczywie woła, aby taki człowiek raczej serce rozerwał, a nie szaty, aby się wewnątrz coś dokonało, aby skutkiem jego było inne życie. Owszem, człowiek może podrzeć szaty, ale jeżeli wewnątrz dokonuje się coś, co to usprawiedliwia, że rzeczywiście doznał wstrząsu, że rzeczywiście uświadomił sobie zło, że rzeczywiście żałuje za to, co uczynił i chce uczynić wszystko, aby to naprawić, niech rozrywa. W chwilę przyjmujemy znak, bardzo znamienny, posypanie naszych pochylonych głów popiołem. Przed rokiem ktoś zebrał palmy, piękne wtedy, ze świeżymi kwiatami, młodymi baziami, suszył, a potem spalił. Stąd bierze się ten popiół, którym jesteśmy posypani. Ten popiół został przyniesiony do kościoła, szary, brudzący, tłusty trochę, po którym trzeba włosy umyć. Przyjmijmy to przemówienie tego znaku. Z czegoś pięknego, z czegoś chwalebnego, z czegoś świątecznego został popiół. Przyjmujemy ten znak, abyśmy wyszli z tym popiołem do nowego życia, do innego życia, nawróceni, przemieniający się wciąż, już na początku tego Wielkiego Postu. Amen. Thank you.